Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Paweł Wysocki, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny klubu Zielona Razem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Porozmawiamy sobie najpierw o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, czyli będzie o mieście, ale nie z punktu widzenia funkcjonowania Rady. No to już pewne, będziemy mieli kolejny finał w Zielonej Górze. W tej chwili pewnie trwają prace, przygotowania do tego finału. Jak z wolontariuszami, bo już mogli się zgłaszać. Lista pełna? Już mamy pełną listę. W piątek zakończyliśmy rekrutację online. Mamy jeszcze niedobitków, bo mamy wiele imprez towarzyszących i różne kluby, różne gastronomiczne lokale chcą, żeby w ich lokalu stały puszki, ale potrzeba jest taka, żeby mieli tam swojego wolontariusza. Więc zostawiliśmy jeszcze tam kilkanaście miejsc dla tych niedobitków, gdzieś, gdzie będą imprezy towarzyszące organizowane, gdzieś, gdzie będzie musiała być puszka, bo często jest tak, że różne kluby fitness, jakieś sportowe, karate, Zawrzut do puszki robią zajęcia darmowe po prostu. Mhm. Więc jeszcze tylko takie miejsca dla wolontariuszy zostały. Mamy 325 osób na chwilę obecną. No proszę, dzisiaj jeszcze więcej będziemy niż w tamtym roku. Więcej o 25. Dzisiaj jeszcze będziemy pisać do sztabu, żeby jeszcze nam o te 20-30 osób zwiększyli. Wnioskowaliśmy o 400 osób, ale oni mają jakiś taki przelicznik na ilość mieszkańców. Na mieszkańca i twierdzą, że to jest optymalna liczba. I w sumie taka jest prawda, bo o godzinie 16 i tak wszyscy ci wolontariusze, czy tam 80% z nich chodzi w okolicy Starego Rynku, więc no bo tu się niektórzy najwięcej się śmieją, że tak, więc można ich rozpoznać, moje nasze koszulki, jakieś gadżety, ostatnio mieli chusty, teraz będą fajne inne gadżety, ale o tym wkrótce na konferencjach prasowych. Widać, że właśnie tam 80% to wolontariusze, więc to już nie wpływa na ilość zebranych pieniędzy. Oczywiście. Większa ilość wolontariuszy. No i tak się rozłoży po prostu. Tylko nam szkoda nieraz ludzi, bo jeszcze tam ostatnie niedobitki piszą, że tam byłem wolontariuszem już od 4 lat, że zbieram sobie nawet te identyfikatory, bo dla niektórych to jest taka fajna wizytówka. Ja zresztą tak samo z córką chcę zrobić, o czym za chwilkę. Więc jeszcze takich chcielibyśmy podopisywać, jakichś takich osób. No są tacy, którzy od ponad 20 lat szczycą się tym, że zbierają pieniądze. Jednak orkiestra już dobrych parę lat się kręci. 27 finał. 27 mamy pana Michała Sandeckiego tutaj w Zielonej Górze, który od pierwszego finału jest wolontariuszem. Teraz zaczął zarażać już swojego syna, chyba 7-letniego. I też chce, się śmiał, że syn chce dobić taką samą ilość finałów, więc on będzie w pewnym momencie musiał przestać, żeby syn prześcignął swojego tatę, czy dobił do tej samej liczby. No 27 lat ma, żeby zrównać się ze swoim tatą. Ja swoją córkę w zeszłym roku zapisałem jako półtora roczniaka. Teraz 2,5-letnia Asia też będzie. A teraz już będzie więcej rozumieć w tym wszystkim. Tak, będzie więcej rozumieć. Wtedy jeszcze siedziała na sztywno, już chodziła, ale ledwo co zaczynała rok temu chodzić w wózku. Teraz myślę, że już jej damy puszkę. No jakaś frajda, wiadomo, że to nie jest co jeszcze. Się dzieje, oczywiście. Troszeczkę starsze dzieci z tego mają większą frajdę, ale będzie miała ten identyfikator, będzie miała fajną pamiątkę, że razem z tatą, który był w sztabie, ona w tym czasie zbierała w 2018-2019 roku. O co w tym wszystkim chodzi, tak? Już nie mówię o tym, że często nie znają jakby siły pieniądze, nie rozumieją tego. No dokładnie. Specjalnie mają czas jeszcze, żeby poznać. Ale pamiątka i fajny motyw po prostu. Tak, bardzo sympatycznie. Tatuś razem z córeczką się bawią w Orkiestrze Świątecznej Pomocy. A możemy powiedzieć chociaż odrobinę, co będzie się działo podczas finału, czy tylko musimy się poruszać w takim dużym poziomie uogólnienia, tak? Najświeższa informacja z weekendu. Dostaliśmy maila ze sztabu w Warszawie, że po raz trzeci TVN będzie u nas w Zielonej Górze. A to jest dobra informacja. Znowuż program, który przesłaliśmy, ja zawsze szykuję ten program, wszystkie imprezy towarzyszące i to, co zamierzamy zrobić w mieście, spotyka się z uznaniem dużym. No i po raz trzeci Zielona Góra została wybrana. Będziemy w TVN-ie, więc zapraszamy wszystkich na miasto, może się będą mogli gdzieś znaleźć później w telewizji. Oprócz tego jeszcze taka nowinka, co nam napisali razem z tą wiadomością. Jeszcze w sobotę najbliższą jedziemy z Filipem Gryko do Jurka Owsiaka. Będzie właśnie spotkanie tych miast, które będą miały u siebie telewizję. Tam jakieś takie mini szkolenie jest, ale my na szczęście sobie całkiem dobrze radzimy z racji wykonywanej funkcji i tam doświadczenia jakiegoś z mediami. Ale będzie coś fajnego, bo napisali, że w tych miastach, w których będzie TVN, WOŚP planuje zrobić turniej miast, coś takiego jak turniej miast. Nie podawali nam jeszcze szczegółów. Jakiś pomysł. Będą parę dyscyplin, w których te miasta wszystkie będą rywalizować i nie wiem, czy trzy wygrane, czy pierwsze wygrane, które zdobędzie, nie wiem, jakąś tam największą ilość punktów, będzie mogło wskazać placówkę, do której pojedzie sprzęt.
orkiestry, więc już teraz namawiam Zielonogórzan. Podejrzewam, że to będzie otwarty jakiś taki turniej miast dla wszystkich mieszkańców, żeby walczyć, bo być może tutaj u nas w szpitalu będzie można dosprzętowić troszkę. Jerzy Owsiak i jego fundacja, myślę, że nie narzekają na chętnych, którzy chcieliby dosprzętowić. Widziałem parę dni temu, Jerzy Owsiak był w Zielonej Górze, spotykał się między innymi z panią marszałek, z panem prezydentem i jak sądzę też już wtedy rozmawiali o tym, że powstaje nowy szpital chociażby w Zielonej Górze. Przecież wszyscy wiemy, że tak na dobrą sprawę to nie mury są najdroższe, tylko sprzęt, który potem znajduje tak, się. Tak, zarówno pani marszałek Elżbieta Polak, jak i prezydent Janusz Kubicki wspierają od wielu lat Orkiestr Świątecznej Pomocy. Jest. Zresztą pani marszałek to jest związana z Woodstockiem. Też zawsze, to też jest wsparcie. Też zawsze Jurek przyjeżdża i promuje jakby tutaj województwo lubuskie w tym zakresie. Prezydent Janusz Kubicki zawsze daje jakieś gadżety. Teraz również coś planuje ciekawego na licytację. No i również radni też coś pewnie dorzucimy od ciebie, więc fajnie, że tutaj i władze wojewódzkie, i władze miejskie czują rytm wośpowego serca i grają razem z Jurkiem. Będziecie chcieli postawić na jakieś gwiazdy muzyczne? Bo wiadomym jest, że one przyciągają, no tak by się nie da ukryć. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że oczywiście rynek gwiazd jest jaki jest. Część osób rzeczywiście grywała za darmo podczas Wielkiej Orkiestry, ale czasami się zdarza tak, że tym wykonawcom, artystom, którzy pojawiają się na scenach w tym dniu w całej Polsce również trzeba będzie zapłacić. Natomiast no, to pokazał chociażby ostatni finał, że jeśli są muzycy znani, rozpoznawalni, to z automatu jest więcej ludzi, jest lepsza zabawa. No, co do tego? To znaczy, na pewno znów idziemy w imprezę masową, więc podejrzewamy, że ponad ten 1000 osób na deptaku na Starym Mieście się pojawi. Od 12 do godziny 16, tak jak w zeszłym roku i jeszcze we wcześniejszym, robimy scenę Otwartych Serc, gdzie dziewczyny nasze ją organizują. To będzie scena taka dla właśnie dzieci, młodzieży, dla seniorów, którzy raczej na wieczornym koncercie nie zostaną, a od godziny 16 ruszamy na scenie głównej przy Filharmonii na placu Powstańców Wielkopolskich, tam będą koncerty. Nie chciałbym mówić jeszcze o gwiazdach, ponieważ to w sumie działka Igora Skrzyszewskiego i Grzesia Hryniewicza. I więc pewnie nie jest dopięta jeszcze na ostatni guzik. Nie jest jeszcze dopięta ostatnia gwiazda, najważniejsza na ostatni guzik, więc nie chcemy jeszcze o tym mówić, ale na pewno będzie fajnie, gorąco. Chcemy zwabić przede wszystkim gwiazdę, która chociaż jedną, która przyciągnie takich 40, 50, 60 latków, bo prawda jest taka, że młodzież i tak przychodzi na orkiestrę, bo lubią się tym bawić i jak zostaną na jednym koncercie, to na wszystkich innych zostaną i będą się na pewno bawić, ale chcemy przyciągnąć z miasta tych takich starszych, tak. W średnim wieku. Młodzież w średnim wieku. Można będzie tak powiedzieć. Oczywiście na deptaku też będzie się działo pewnie trochę imprez towarzyszących, podobnie jak w tamtym roku, pewnie jakieś ćwiczenia, jakieś różne tego tak, typu po całym mieście tak? Będą rozbite imprezy, oczywiście odbędzie się bieg, policz się z cukrzycą. Ale tradycyjnie jest. Karola Michalczak i Radek Brodzik to organizuje, ale o szczegółach też będą mówić na osobnych konferencjach prasowych i wiele, wiele imprez jeszcze towarzyszących. No będzie się działo na pewno. Orkiestra ma grać do końca świata jeden dzień dłużej, dokładnie. Więc może ten chłopak młody, o którym mówiliśmy, będzie miał okazję dogonić tatę w finałach, pod warunkiem, że tata kiedyś zrezygnuje. Fajerwerki. To taki gorący temat zrobił się po tym, co pojawiło się w Warszawie. Tam decyzją prezydenta Trzaskowskiego wiadomym jest, że nie odbędzie się wielki pokaz fajerwerków, ten organizowany przez miasto, tradycyjny, sylwestrowy. I tutaj jak spojrzeć na ludzi, no mamy takie zderzenie dwóch światów, tak? Jedni mówią tradycja, sylwester, muszą być fajerwerki. Drudzy mówią absolutnie nie, bo przeszkadza to zwierzętom. Ja mam psa, pan ma psa, mój akurat nie reaguje na fajerwerki, ale wiem, że zwierzaki się boją. Jak ugryźć ten temat? Bo to jest dość skomplikowane. Tak jak ja pamiętam przymiarki do pokazów laserowych w Zielonej Górze, bo wszyscy mówią, zróbmy to laserem. Nie zawsze się da to zrobić laserem, albo nie da się tego zrobić tak, żeby to było spektakularne. Zresztą pamiętamy pokaz laserowy, wejście do telewizji. Okazało się, że był na tyle słaby, że telewizja zeszła od razu. Jeżeli chodzi o Sylwestra Miejskiego, to uważam, że to nie ma większej różnicy, bo i tak ludzie będą strzelać. Ale przez te 10 minut będzie napierdzielać, mówiąc kolokwialnie. Mój pies akurat się boi, przeżywa strasznie i nie ma znaczenia, czy miasto wypuści przez te 3-4 minuty swoje będą przez cały dzień swoje fajerwerki, czy nie. I pewnie dwa dni wcześniej i dwa dni później, bo tak się dzieje przez cały czas. Niby jest to zabronione, absolutnie nie można, ale wszyscy wiemy, jak to się odbywa. Dzieciaki biegające po osiedlach, petardy latające pod nogami.
Tak to wygląda, niestety, tak? Tak, a wracając do Orkiestry Świątecznej Pomocy, to jednak jest jeden dzień, w którym mogą nie lecieć w górę i nie denerwować naszych zwierzaków te zimne ognie, te sztuczne ognie. Prawda jest taka, że właśnie rok temu zrobiliśmy takie prawdziwe światełko do nieba, które pokazywał TVN, najwięcej Zieloną Górę akurat pokazywali, naprawdę postawiliśmy na to, a to dlatego, bo byliśmy krytykowani, jak pojechaliśmy rok temu do Warszawy, właśnie rozmawialiśmy z Jurkiem Owsiakiem, to tam pokazywali, robili to właśnie szkolenie takie medialne i pokazywali rzeczy, których lepiej nie robić, tam pokazywali różne sytuacje, a u nas pokazali właśnie światełko do nieba, gdzie na chyba 2 sekundy tylko pokazali Zieloną Górę, te lasery, gdzie w telewizji to w ogóle nie wyglądało, no i przestrzegali nas, że jednak lepiej iść w tą tradycyjną. Pogody, dużo zależy od przestrzeni, w której jest to organizowane. To nie jest prosta sprawa zrobić. Ale już teraz Jurek ogłosił, że w Warszawie rezygnują ze sztucznych ogni. My stawiamy dalej na ten tradycyjne światełko do nieba. Czyli nie ma takiego odgórnego założenia raczej nie, chociaż nie wiem, czy teraz jakby, bo to... Może się coś zmieni. Jest coś takiego, że jak jednak Jurek coś powie, to kurde, tak się to czuje bardzo, więc nie wiem, czy na najbliższym sztabie, który jest jutro o godzinie 16 w ratuszu, się spotykamy. Jeszcze z niedobitkami wolontariuszy właśnie, którzy nie dali radę. To już teraz mogę powiedzieć, jak ktoś się nie dał rady zarejestrować, zdjęcie mu nie przeszło, ale tylko ci. Nowych żadnych już nie przyjmujemy, to zapraszamy. Może postanowimy, że może trzeba coś zrobić innego, jednak ten pokaz laserowy bardziej w jakieś ognie można iść, tylko co tu z ogniami zrobić i ile to ma kosztować. No trzeba się zastanowić nad tym porządnie. No trzeba to będzie przeliczyć, bo to na pewno... Warszawie na pewno zrobią fajny pokaz ogniowy, bo już Jurek powiedział właśnie, że będzie jakiś super, no tam mogą się popisać, tam jest większa kasa, jednak większe możliwości, a u nas jednak no inna sprawa, wszystkie... że przyzwyczailiśmy się do tego, że stolice i największe miasta, nie tylko w Polsce, ale i za granicą gdzieś, te, w których gra orkiestra, jakoś ze sobą rywalizują, czyli też wszystkim sztabom pewnie zależy, żeby wypaść jak najlepiej, żeby zrobić jakieś największe wow, no tak, żeby trochę też podziękować tym osobom, po pierwsze wolontariuszom, a po drugie tym, które przyszły w tym dniu wrzucić pieniądze do puszki, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. A jak pan myśli, jak się skończy ankieta, która jest na Facebooku dotycząca Sylwestra i fajerwerków w naszym mieście? Tam tak w sumie porówno idzie, ale większość jest na nie, chyba tam 55% na nie. Zwłaszcza internetowymi, bo one są dość specyficzne. Trudno powiedzieć, tak? Ja powiem szczerze, nie mam zdania w tym temacie. Irytują mnie petardy latające po osiedlu pod nogami, irytują mnie ludzie, którzy bezmyślnie, niejednokrotnie nimi strzelają, już nie mówiąc o tym, że szampańska zabawa im się mocno udziela w tym dniu i wtedy dochodzi też czasami do jakichś przykrych incydentów z tymi petardami. No trzeba myśleć po prostu. Od tego zacznijmy. Nie wiem. Znaczy zdaje mi się, że jest lepiej niż... paręnaście lat temu, jak ja byłem młodym chłopakiem, pamiętam, jako tam 14-15-latek biegałem, to wtedy te stragany z petardami były rozkładane, to my kupowaliśmy już od listopada te draski tak zwane i chodziliśmy i napierdzielaliśmy listopad, grudzień cały, więc to już się poprawiło na pewno, już tak bardzo młodzież się nie bawi tymi petardami. No wtedy to była jakaś tak forma nowości. No to 15 tak, minut i tak będą strzelać, nieważne co się, by trzeba było jakiś, nawet myślę, że jakby jakaś powstał ogólno czy tam zielonogórski zakaz, nie wiem, czy takie coś w ogóle uchwałą Rady Miasta pewnie nie może przejść, bo to regulują przepisy prawne w ustawach określone, tak, ale jakby zrobić zakaz w ogóle strzelania w ten dzień, to myślę, że i tak ludzie i tak będą strzelać, więc... Zresztą, że raczej więcej... trudno będzie wprowadzić z automatu zakaz sprzedaży i tak dalej, i dokładnie. Tak dalej. Tutaj tu kombinacji jest mnóstwo. To teraz przenieśmy się do ratusza, skoro mówimy o uchwałach. Wiemy dokładnie, że właśnie Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła w całości uchwałę, którą państwo podejmowaliście. Dotyczyła ona negocjacji dotyczących wynagrodzeń. Uchwała jakby mówiła o tym, w jaki sposób i w jakich terminach prezydent ma rozmawiać z poszczególnymi pracownikami, związkami zawodowymi i tak dalej, i tak dalej. Tam były bardzo żelazne ramy. Jak się okazuje, nie ma możliwości, aby Rada Miasta decydowała o tym, jak ma wyglądać proces negocjacyjny. No co więcej, Rio to wskazuje wyraźnie. Prezydent de facto nie jest pracodawcą pracowników w miejskich spółkach. Tam są prezesi zarządów, dyrektorzy i tak dalej, i tak dalej. To oni jakby mają odpowiedzialność za to, co się dzieje w spółce. No,
prezydent za to nie odpowiada, tym samym Rada nie może mu tego narzucić. To znaczy inaczej troszkę jest w spółkach, gdzie prezesi mogą rzeczywiście regulować sami, jakieś podwyżki dawać, a inaczej jest w zakładach budżetowych, gdzie jednak żyjemy z dotacji. No i jest to wskazane, te kadrowe koszty są wskazane już na początku roku i jest to dotowane. My jako klub radnych... Ale to dotuje miasto, to jest jakby jasne, tak? Natomiast też nie musi się zgadzać w 100% z tym, jak został plan jakiś ustalony, tak? No tak. Ale tak, to są zupełnie dwie inne kwestie. Tak? Ale wracając do uchwały, my jako klub radnych Zielona Razem głosowaliśmy przeciwko, nie dlatego, że uważamy, że się pracownikom nie należą podwyżki, tylko wiedzieliśmy, że ta uchwała jest wadliwa. Rozmawialiśmy z prawnikami miejskimi i już na sesji mówiliśmy, że ta uchwała prawdopodobnie nie przejdzie albo przez wojewodę, albo przez RIO. Wie pan, ja doskonale pamiętam konferencję prasową wyborczą, no co tu dużo mówić, wtedy Platformy Obywatelskiej. Przy amfiteatrze na Wzgórzach Piastowskich, kiedy panowie Kamiński, Urbaniak, Pabierowski. Tak. I z panem Turbaczem ze związków zawodowych. Tak jest. I jeszcze pan Sławomir Kotylak mówili między innymi o rozwiązaniach, jakie chcieliby wprowadzić na Wzgórzach Piastowskich. Ale też pokazywali projekt tej uchwały, mówił, że ona wchodzi. Ja pamiętam, czytając wtedy ten projekt, od razu zapytałem, na jakich zasadach chcecie panowie narzucić taki, a nie inny rygor czasowy, bo jak można przepisem określić, że związki zawodowe, załóżmy, i prezydent miasta muszą się dogadać w ciągu tam... Nie wiem, jeszcze ustalą coś przed tym, jak zostanie budżet przyjęty. To czyli jest, teoretycznie to jest radni mogą to wszystkie to jest konsultacje... Kwestia, tylko wie pan, no nie da się zmusić ludzi do tego, żeby się zgodzili, tak? No bo jeśli przychodzą dwie strony, mają jakieś swoje racje, z jednej strony siadają związki zawodowe i mówią, my chcemy tyle, z drugiej strony siada prezydent, mówi, tyle nie mam, dam wam tyle. Ci się nie zgadzają, a on się nie zgadza na wyższe pieniądze, bo nie ma skąd ich wziąć. No to jak ich zmusić, żeby oni w konkretnym terminie usiedli i się dogadali? No, nie ma takiej fizycznej możliwości. No to była konferencja wyborcza, ta uchwała była tak typowo pod wybory zrobiona i została już po wyborach wrzucona na sesję, bo musiała wejść, bo no weszła do ratusza. Że ona weszła do ratusza. Złożona, tak. Prawda jest taka, że prezydent już od wielu lat, od tych kilku lat, jak jestem radnym, negocjuje z pracownikami. Często bywało bardziej bądź mniej burzliwie, ale wiem, że już usiadł do stołu ze związkami, no i myślę, że dojdą do porozumienia. Wiadomo, że pracownicy, ja też jestem pracownikiem samorządowym, więc mi ciężko o tym mówić. Wiem, że jak się zarabia też w zakładach budżetowych. No, każdy chce zarabiać więcej. No tutaj nie odkrywamy Ameryki. Tak? Na pewno. No, jeśli powiemy, że każdemu pracownikowi zależałoby na tym, żeby zarabiać więcej, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje w kraju. Bo rzeczywiście na wielu stanowiskach ci ludzie zarabiają naprawdę bardzo mało. Około tam w przybliżeniu do minimalnej krajowej lub tam 100-200 zł więcej. I to rośnie, ta minimalna krajowa, więc te osoby po prostu zarabiają bardzo mało i myślę, że jakiś w systemie coś będzie trzeba zmienić ogólnopolskim, bo miasta nie mają środków na ten cel. Podwyżka o 100-200 zł dla jednego pracownika to jest 2-3 miliony w skali, i to rokrocznie, nie tylko jednorazowo. W skali funkcjonowania każdej firmy, tak. Więc możemy mieć tak nieskończoność. I boję się, że, bo już pracownicy odchodzą z zakładów budżetowych, w Urzędzie Miasta jeszcze się tam w miarę dobrze zarabia w MZK, ale w tych zakładach komunalnych, u nas w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, wiem, że w MOPS-ie bardzo mało się zarabia i to coś trzeba o tym pomyśleć. Inna sprawa jest zmienić. Taka, że ludzie wybierają inną pracę, bo jednak rynek jest dość duży, w Zielonej Górze praktycznie bezrobocie nie istnieje, na wiele stanowisk w ogóle jest problem, weźmy na przykład kierowców, tak, ciężkich samochodów, czyli z odpowiednimi kategoriami prawa jazdy, no najczęściej nie mają ochoty przychodzić do takich firm i pracować, bo albo jeżdżą gdzieś tirami, albo wybierają jakąś inną formę zatrudnienia w innych firmach, gdzie no po prostu zarabiają więcej. No sprawa jest skomplikowana, tak? No zmusić do pracy się nikogo nie da. No tak. Tak to będzie wyglądało niestety. Zobaczymy, jak będą wyglądały rozmowy na temat podwyżek, jak znam życie. Będą burzliwe, a na koniec i tak uda się osiągnąć jakiś kompromis, bo chyba o to chodzi. Żeby wszyscy byli. Ja tylko powiem, że prezydent już zapowiedział, że mimo, że w budżecie nie ma wprost teraz wpisanych tych podwyżek, to na pewno te pieniądze się znajdą i będzie zawsze, na pewno będzie wyrównanie od początku roku, więc myślę, że dojdą do konsensusu związki razem z prezydentem i te pieniądze pracownicy dostaną. No pożyjemy, zobaczymy. Czym szybciej się dogadają, tym lepiej pewnie i z korzyścią dla wszystkich. Paweł Wysocki, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny Klubu Zielona Razem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia.